Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Wykaż, że jeżeli a i b są liczbami rzeczywistymi dodatnimi, to a plus b razy w nawiasie 1 przez a dodać 1 przez b jest większe równe od 4. Tutaj już mamy w zadaniu założenie, że a i b są większe od 0. To są liczby rzeczywiste dodatnie, czyli większe od 0. Skoro tak, no to już mamy gwarancję, że mianownik tutaj, czyli a, nie może być zerem i tutaj też mianownik nie może być zerem, czyli nie będziemy na pewno dzielili przez 0. To już jest na plus. No i teraz co możemy zrobić? Ja bym zaczął od tego, żebym stworzył wspólny mianownik dla a i dla b. Czyli tutaj rozszerzę górę i dół przez b, a tej górę i dół przez a. Czyli będziemy mieli a plus b razy, tutaj będzie b przez ab, dodać a przez ab. Większe równe od 4. Co tutaj mamy? Mamy, zobaczmy, w mianowniku, w nawiasie wspólny mianownik, czyli możemy to zapisać jako a plus b razy, tutaj będzie a plus b przez ab. Większe równe od 4. Teraz chcę się pozbyć tego mianownika, czyli wystarczy, że stronami pomnożę przez ab. Mnożę stronami przez ab i co zostanie? Zostaje nam tutaj a plus b w pierwszym nawiasie razy, tu ab się skraca, czyli mamy a plus b zostaje większe równe od 4ab. Co tutaj widzimy? Tutaj widzimy tak naprawdę a plus b do kwadratu, bo jest dwa razy ten sam nawias pomnożony i to ma być większe równe od 4ab. Ale a plus b do kwadratu, tutaj mamy wzór skróconego mnożenia, to jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat, to jest wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy i to ma być większe równo od 4ab. 4ab przerzucam na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli będziemy mieli a kwadrat. Teraz uwaga, 2ab odjąć 4ab to jest minus 2ab plus b kwadrat większe równo od 0, czyli to będzie a minus b do kwadratu większe równo od 0. I teraz dowolne wyrażenie w zbiorze liczb rzeczywistych podniesione do kwadratu jest zawsze większe równo od 0, co kończy dowód. Taki komentarz też można tutaj dać. Tak naprawdę taki zapis jest już wystarczający, aby otrzymać pełną liczbę punktów.